Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak bardziej w prezentacji mojego stanowiska, czyli gdzie ja konkretnie streamuję, nagrywam, gram i odpisuję na Discordzie i tym podobne. Zacznijmy może od tego, że mam tutaj monitor. Jest to Asus, który oceniałem jakiś czas temu na odcinku. Kurde, ostrość niech się złapie. Ostrość łap. No i na tapecie już można zauważyć Windowsa 7, ponieważ mam Windowsa 7 jeszcze. I pewnie pomyślicie, że jakiś staromodny jestem, ale no... Wiecie, no Windows Server, Windows 7 to jest mój ulubiony Windows, patrzcie tutaj nawet. No i ja nie zmieniam go na żaden inny jak na razie. Przynajmniej póki co, bo ja jestem z niego bardzo zadowolony, tym bardziej nie mam wygórowanych jakichś potrzeb, więc u mnie Windows 7 póki co zostanie. Co będzie w przyszłości, to tego nie wiem. No i teraz. No raczej przedłużacza i złodziejki nie będę wam pokazywał, ale tutaj mogę wam śmiało pokazać, że to jest zegarek, który jest na biurku, kiedy no po prostu gram w jakąś grę albo na przykład w nocy kiedyś na przykład obudzę, no to żebym wiedział po prostu, która godzina jest. No a duże cyfry są po to, bo na przykład no ja bez okularów to widzę trochę cienko. I to też dlatego. Tu też na biurku mamy moją kartę sieciową, czyli tą antenkę całą od TP-Link. Też oceniałem na odcinku. Przeniosłem ją na biurko, ponieważ nie widziało mi się, żebym w ogóle miał podpiętą od razu pod komputer, ponieważ wolę sobie miejsce wyposażyć w USB-ki, tak jak to no, zobaczycie. Patrzcie, odepnę tylko pendrive'a i już od razu jest dużo miejsca, nie? Tak więc no sami to widzicie. Tutaj no to jest moja maska, ta, wiecie, no ta epidemia, to chińskie ścierwo, co niestety panuje wszędzie i niestety można się jakimś choróbskiem zarazić, więc no maska przydaje się, choć kurde, no niestety nie za wiele to da, ale no zawsze lepiej być zabezpieczonym niż nie być. No i dobra, teraz przejdźmy do następnego, czyli do mojej myszki tutaj zarąbistej od Asusa oczywiście, Asus Cerberus, z której wygodnie mi się korzysta i jest to pierwsza gamingowa myszka, która do tej pory mi jeszcze działa, serio. Wszystkie gamingowe jakie miałem to rozpieprzały się po pół roku, ostatecznie po dwóch, trzech miesiącach, a ta myszka działa po dziś dzień, więc naprawdę. No a tuż obok telefon LG, który recenzowałem. I służy mi generalnie do przeglądania YouTube'a, Discorda, Hangouts, Instagram. No a to są moje słuchawki do kompa, których obecnie używam. Są to słuchawki od Samsunga. To są takie douszne i moim zdaniem zupełnie wystarczą, ponieważ no dobrze w nich słychać i w ogóle rewelacyjna jakość dźwięku. Ja jestem zadowolony. I dopóki działają, to nie zamienię ich na żadne inne, nie? Tutaj stary Galaxy Young, który służy mi do nagrania właśnie tej narracji, bo nagrywam teraz to telefonem, który ma uszkodzony mikrofon niestety. I
przez to właśnie teraz, jak już pewnie zauważyliście, nagrywam to po prostu jakby oddzielną notację do tego materiału. Tuż obok znajdują się też, a propos właśnie telefonów, to znajdują się słuchawki Bluetooth, które no może są chińskie, bo za jakieś 5 dych, ale naprawdę mają zarąbistą jakość dźwięku i jak na słuchawki, które wykorzystuję głównie do podróży, jak jadę gdzieś w teren, no to naprawdę zdają egzamin i bateria też długo trzyma w nich, więc no naprawdę zarąbiste są. No i oczywiście mamy stary wypierdek, czyli mikrofon, który no już wypadałoby wymienić, bo no zobaczcie. Tutaj to już kompletnie zardzewiały jest. Tutaj próbowałem go nawet doszorować, ale no sami widzicie, no nie da się aż tego oglądać. No ale zaletą jest to, że można go wyciszyć w dowolnym momencie, żeby na przykład jak ja na przykład nie mam dużego domu, to żeby szybko wyciszyć, żeby na przykład podczas rozmowy na Discordzie czy na TeamSpeaku, czy nawet jakby ktoś miał Skype'a, to żeby szybko wyciszyć i nie móc się pierdzielić z minimalizowaniem na przykład, nie? I żeby nie było słychać innych domowników, tak jak to w moim przypadku. No a to jest na chwilę obecną mój główny telefon, Alcatel OneTouch Pop C3, który póki co jest moim głównym telefonem, bo niestety telefon, którym nagrywam ten film, to właśnie był moim głównym, ale niestety mikrofon się spierdzielił i niestety no, rozmów telefonicznych nie mogę przeprowadzać. Okej, to teraz zajrzyjmy do szuflady, ponieważ znajduje się tam klawiatura od Trust, konkretnie Trust Ziva. Zwyczajna klawiatura, ale spełnia swoją funkcję. W ogóle to powinienem ją kiedyś wyczyścić, ale kurde, no niestety w te szczeliny się nie mogę dostać. Jakby ktoś wiedział, jak ją wyczyścić, to mile widziane komentarze. Mile widziane. No a pod klawiaturą oczywiście, żeby nie było, nawet chusteczka się tu znalazła, no i oczywiście papiry, żeby sobie tam coś zapisywać, czy to do materiałów, czy do gorzkich żali na przykład, czy nawet do live'ów, choć mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym na live'a coś zapisywał. Okej, no mam jeszcze drukarkę, na której, jak pewnie widzicie, syf. No ale niestety, no drukarki to zazwyczaj nie sprzątam. Ale zobaczcie, no tu jest mój nowy nabytek, o którym mało osób wie, czyli OTG, to często, czasami sobie podłączam to do telefonu, żeby sobie pograć w coś na padzie. W ogóle gdzie jest ten pad? I na tym samym padzie też napieprzam w GTA Vice City. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć. Tak więc, no w ogóle, drukarka jest to HP, tyle mogę zdradzić, nawet mam tu niej nowy tusz. No ogólnie, jeżeli chodzi o drukarkę, to przyznam się szczerze, nie sprzątam tutaj tego bałaganu, bo lepiej mieć w ogóle to, co jest na zewnątrz, niż to, co jest pod biurkiem, czyli pod biurkiem mieć totalny syf, a na zewnątrz biurka, żeby było ładnie, czysto i schludnie. Okej, no. Mam tutaj jeszcze taką jakby skrzynię ze skarbami, tylko że no ona jest po prostu otwarta, taka na wpół, bo
musiałem wyjąć statyw, bo mi się strasznie łapa trzęsie i po prostu straszne trzęsienia by były na filmie, więc wspomagam się statywem. No i wreszcie przechodzimy do czegoś, co na co wszyscy pewnie czekali, czyli mój komp. Jest to moja maszyna, na której robię wszystko, nagrywam filmy, streamuję, gram i te inne rzeczy. Posiada jeszcze coś, czego no dzisiejsze komputery niestety nie mają, czyli napęd CD, DVD, ogólnie na płyty. Nie ukrywam, że mi się to jeszcze przydaje, bo czy coś nagrać, czy jakąś płytę odpalić, no to jeszcze się przydaje. No i tutaj jeszcze odczytuję sobie dzięki temu cudeńku dysk z laptopa. Jak pewnie widzicie, to jest dysk z laptopa wyciągnięty, ponieważ jak pewnie wiecie, laptop mi zdechł w nieoczekiwanych okolicznościach i wyjąłem z niego po prostu dysk, bo mi szkoda go było po prostu, żeby się zmarnował. Dlatego no więc ta kieszeń na dysk wręcz uratowała mi dupę, bo odzyskałem swoje dane. No i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem no mogę powiedzieć, że moje stanowisko no to jest takie typowe stanowisko, które no nie wyróżnia się tak zbytnio na tle innych. Powiedziałbym, że bardziej jest takie przeciętne stanowisko. Nie wiadomo, co się wydarzy za rok. Może coś się zmieni. No ale na chwilę obecną, no to jeżeli się spodobało, to wstawcie oczywiście lajka. A jeżeli nie, no to możecie wstawić łapkę w dół. Subskrybujcie po więcej materiałów, bo takowe na pewno będą. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.